Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 11 października w środę. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 11, wersety od 1 do 4. Posłuchajmy. Jednego razu Jeszua był w pewnym miejscu i modlił się. Kiedy skończył, jeden z Talmidim powiedział mu: Panie, naucz nas się modlić, tak jak Johanan nauczył swoich Talmidim. Powiedział im: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech będzie uświęcone imię Twoje. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Dawaj nam co dnia potrzebny pokarm. Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nas skrzywdził. I nie wystawiaj nas na ciężką próbę. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, wielu z nas od dziecka zna i modli się tymi słowami: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, i to, co dzisiaj tutaj usłyszeliśmy. Ale ja chciałbym się troszeczkę cofnąć do tego pytania, nie pytania, a prośby uczniów. Panie, naucz nas modlić się. Panie, naucz nas modlić się. Warto tutaj też i ważne, żebyśmy to zobaczyli, że jeden z uczniów, któryś, nie wiadomo, Piotr, Jakub, Jan, jeden z jego uczniów, oni widzieli, że on się modli, dlatego później przyszedł, aby właśnie go o to poprosić. Panie, naucz nas modlić się. Oni widzieli Jezusa modlącego się. To nie był Jezus teoretyk, to nie był Jezus, który ma piękne słowa, ale to był Jezus, który odchodzi na modlitwę, czasami na całą noc, czasami po zmęczeniu, po całym dniu zmęczenia. To był Jezus, który rozmawia autentycznie z Ojcem. I to ich tak bardzo skłoniło, żeby Go poprosić też: naucz też nas modlić się. My też chcemy się modlić, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Ty nas też naucz modlić się. Moi drodzy, często tak myślimy sobie, co tu zrobić, żeby te dzieci, wnuki, czy kogoś tam jeszcze innych, na kim nam zależy, na młodym pokoleniu, żeby ich przyprowadzić do Boga. Co tu zrobić? Opowiadać im, krzyczeć, nakazywać. No właśnie nie, trzeba się samemu modlić. Dzieci, wnuki i wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są nam bliscy sercu, chcąc jakby doświadczyć tego, że my wierzymy w Boga, to muszą też widzieć nas modlących się. I nie chodzi o to, że my mamy teraz, tak jak Pan Jezus to powiedział do faryzeuszów, wystawać na rogach ulic i tam na pokaz się modlić. Choć modlitwa, w której dajemy świadectwo, na przykład w jakimś procesji Bożego Ciała, czy są też różne marsze różańcowe przez miasta, jest modlitwą świadectwa. I oczywiście nie robimy tego na pokaz, ale też chcemy zaświadczyć o tym, że wierzymy w Boga. Natomiast jeśli tak jak tutaj wspomniałem, chcemy pomyśleć o jakichś ludziach, którzy są przy nas, to oni muszą nas w którymś momencie, w cudzysłowie, trochę przyłapać na modlitwie. Oni muszą widzieć, że my się modlimy. To nie jest tak, że my będziemy krzyczeli na dzieci, czy się modlicie, a samych nas nigdy nie zobaczą na modlitwie. Nigdy nie zobaczą matki, ojca z różańcem w ręku, albo idącego na mszę świętą, czy na nabożeństwo różańcowe, październikowe, tak jak teraz, czy jeszcze na jakąś inną, czy z Pismem Świętym. Nigdy go nie zobaczą, to trudno potem oczekiwać, żeby dziecko czy wnuk, żeby się modliły. Dlatego dzisiaj jeszcze raz spójrzmy na Pana Jezusa, który, jak tu napisał Ewangelista Łukasz, modlił się w pewnym miejscu. I kiedy skończył, to właśnie wtedy podszedł do Niego jeden z uczniów. Panie, naucz nas modlić się. Może właśnie tak będzie też, że Ty się modlisz gdzieś i podejdzie do Ciebie Twoja wnuczka i powie: babciu, mogę z Tobą się pomodlić, albo pomódl się za mnie.
Różne mogą być tego przypadki. Natomiast jeszcze raz weźmy sobie do serca to, że my musimy się modlić. Nie wystarczy znać modlitwy i wiedzieć, że takie są, albo wtedy, gdy nas wywołają do odpowiedzi, to my wyrecytujemy, bo z dzieciństwa to znamy, tylko trzeba codziennie, codziennie i to kilka razy powtarzać choćby tą modlitwę Ojcze Nasz. Już wspominałem tu kiedyś z młodzieżą, mieliśmy takie spotkanie, siedzieliśmy, pytam ich, czy wy się modlicie. No oni tak, że nie bardzo, że rano to są zaspani, a wieczorem zmęczeni, no ale tam, że niby jakoś próbują i tu głównie ten czas, mówią, że też rano to proszę księdza zaspany, nie mam czasu. No to pomódlmy się teraz, a w międzyczasie poprosiłem jednego, żeby włączył w telefonie stoper. I zaczęliśmy modlić się, Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. Ile tam jest, powiedziałem mu, ile tam jest sekund? Po modlitwie, po Ojcze nasz, pozdrowaś Maryjo, ile tam jest, powiedz mi. 37 sekund. 37 sekund trwała modlitwa Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. Wcale nie szybko. Wcale nie jakimś takim tempem, jakby to powiedzieć, z karabinu maszynowego. Po prostu normalnym, powiedzianym, normalnym tempem. Modlitwa Ojcze nasz trwa jeszcze krócej. Więc moi drodzy, trzeba się modlić, bo dopiero tym możemy kogoś zapalić do tego, że inni też zaczną się modlić. Przede wszystkim, jeszcze tylko tak stawiając kropkę nad i, przede wszystkim modlimy się, bo modlitwa nas zmienia, bo ona nas zmienia i zmienia wokół nas też otoczenie. To, że dzisiaj wybuchają wojny, to oznacza tylko jedno, że ludzie przestali się modlić. Dlatego demon robi co chce. Módlmy się. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam dobrego dnia, żebyście nie jeden raz dzisiaj jeszcze podnieśli swoje oczy ku niebu, tak fizycznie albo duchowo i modlili się, tak jak robili to apostołowie i wiele, wiele osób po nich. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da.